Co będzie się działo w nadchodzących miesiącach roku 2024? Jaki będzie globalny wpływ? A jaki będzie wpływ ekonomiczny? Czy jesteśmy pomiędzy pokojem a anarchią? Spróbujmy to zrozumieć z biblijnej perspektywy, zwłaszcza dla chrześcijan żyjących w Ameryce. Ostatnie wydarzenia mogą sprawić, że czujesz się przerażony i zaniepokojony, ale nie martw się, Bóg nadal ma kontrolę. Bez względu na to, co się stanie. Po pierwsze, koncentrowanie się na różnych teoriach o tym, kto działa w ukryciu lub jaka tajna organizacja próbuje rządzić światem, nie przyniesie ci spokoju ducha. Wszyscy chrześcijanie, zarówno w Ameryce, jak i na całym świecie, mogą odczuwać, że toczy się duchowa bitwa. To jest coś, co możesz wyczuć w duchu modlitwy, kiedy patrzysz na świat. Biblia mówi nam już, że w dniach ostatecznych nadejdą niebezpieczne czasy. Słowo niebezpieczny oznacza pełen zagrożeń i ryzyk. Wygląda na to, że są zamieszki na całym świecie, a w roku wyborczym w USA ludzie z całego świata śledzą uważnie, co stanie się w listopadzie. Bez względu na to, co się wydarzy, bez względu na to, gdzie mieszkasz czy jakie masz przekonania, wiele osób zastanawia się nad wynikiem i tym, co nastąpi. Świat wydaje się teraz niebezpiecznym miejscem i zrozumiałe jest, że wiele osób zastanawia się nad innymi wojnami, które mogą być na horyzoncie. Ponadto istnieją obawy ekonomiczne. Czy inflacja będzie się pogarszać? Czy nastąpi kryzys ekonomiczny? Czy jest jakaś finansowa stabilność, na którą można liczyć? Oto co powinieneś zrobić. Nie koncentruj się na teoriach spiskowych, zignoruj je. Będą ludzie tutaj i ówdzie próbujący odwrócić twoją uwagę, ale skup się na tym, co naprawdę się liczy. Wszędzie wydaje się, że każde wydarzenie jest przerysowywane, każdy szczegół każdego wydarzenia jest podnoszony. Ale most przede wszystkim, niezależnie od tego, co się dzieje lub co może się wydarzyć, wierzących w Chrystusa nakazano nie bać się. Teraz, jeśli nie wiesz, diabeł ma ogromny wpływ na tej ziemi. Bez względu na to, czy to widzisz, czy nie, czy wierzysz, czy nie, diabeł może i ma wpływ na opinie, idee i wzorce na tej ziemi. Dlatego też Biblia mówi w drugim liście do Koryntian, rozdział 4, wers 4, że Bóg tego świata oślepił umysły niewierzących, aby uniemożliwić im ujrzenie światła Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Przemyśl to przez moment. Bóg tej epoki, Bóg tego świata, szatan uniemożliwił niewierzącym ujrzenie światła Ewangelii. Przy wszystkich ostatnich wydarzeniach jest wiele głosów na świecie, a nawet niektórzy komentatorzy chrześcijańscy mówią rzeczy, jakbyśmy byli świadkami początku bitwy Goga i Magoga. Jest to apokaliptyczna bitwa prorocza. Teraz pojawiają się inne głosy, mówiąc, że ze względu na to, co obserwujemy dzisiaj, z powodu wszystkiego, co dzieje się w światowej scenie, nie jesteśmy już w 11 godzinie, ale wręcz u progu wydarzeń opisanych w pierwszym liście do Tesaloniczan. Rozdział 4, wersety 16 i 17, które są o krok od wydarzenia. Biblia mówi, gdy bowiem sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła i z trąbką Bożą, wtedy pierwej powstaną z martwych wierzący w Chrystusa, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, wspólnie z nimi zostaniemy porwani na obłokach ku górze, na zlotowanie się z Panem na powietrzu. I tak zawsze będziemy z Panem. Jest także trzecia grupa osób mówiąca, że wchodzimy w okres ucisku, gdzie prześladowania chrześcijan wzrosną do nowego poziomu. Antychryst zostanie ujawniony, a gniew Boży spłynie na ziemię. Wszystkie te potencjalne scenariusze są trudne do zrozumienia dla wielu wierzących. Czy naprawdę stoimy w obliczu apokaliptycznej bitwy? Czy dosłownie jesteśmy o chwilę od zmartwychwstania, o którym mówił Jezus w Ewangelii Mateusza? Rozdział 24, wersety 40 i 41, gdzie Biblia mówi: dwóch mężczyzn będzie na polu, jeden zostanie wzięty, drugi zostanie. Dwie kobiety będą mieli na młynie, jedna zostanie wzięta, a druga zostanie. Wszystkie te komunikaty, wszystkie te możliwości, a nikt nie ma jasnej odpowiedzi na to, co się dzieje. Co więc powinniśmy zrobić? Kontynuować życie jak zwykle?
zaprzestać pracy i zacząć pościć i modlić się codziennie, czekając na powrót Boga. Co zatem powinniśmy zrobić naprawdę? W ostatnich dniach otrzymaliśmy setki e-maili z pytaniami jak: widzę to, co się dzieje na świecie, jak mogę przezwyciężyć moje strachy dotyczące obecnych czasów. Inne powszechne pytanie to: czy chrześcijanie powinni martwić się końcem czasów? I jeszcze jedno: czy powinniśmy obawiać się tego, co się dzieje i jak blisko jesteśmy spełnienia się biblijnych proroctw o końcu czasów? To tylko kilka z pytań, które otrzymujemy, ale wyobrażam sobie, że jest wielu chrześcijan na całym świecie, którzy są zaniepokojeni, niespokojni, zdenerwowani, być może nawet zestresowani dzisiejszymi dni. Zanim pójdziemy dalej, chcę cię cofnąć w czasie, do czasów, gdy Jezus Chrystus chodził po ziemi. Pewnego dnia zasiadł na Górze Oliwnej, a jego 12 uczniów przyszło do niego prywatnie z pytaniem, które ich trapiło. Zapytali: kiedy to wszystko się stanie? Jaki będzie znak twojego powrotu i końca świata? W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wersety 4-8, Jezus odpowiedział swoim uczniom słowami, które pomagają nam do dzisiaj. Powiedział: uważajcie, żeby was nikt nie zwi. Wystarczy spojrzeć na obecne wydarzenia, aby zobaczyć wzrost liczby konfliktów i wojen, a nawet pogłoski wojny na całym świecie. Z rozmów o wojnie we wszystkich mediach, krążących online niepokojących obrazów, politycznych komentatorów mówiących o zagrożeniu wojną światową, co powinniśmy zrobić z tym wszystkim? Jako chrześcijanie, jak powinniśmy żyć w pokoju w naszych sercach, pomimo całego tego zamieszania na świecie? Jest chaos z każdej strony, strach wszędzie, niepewność dookoła. Ale Jezus powiedział nam, abyśmy się nie niepokoili. Wiedział, że nadejdą te czasy i dał nam jasne wskazówki, więc w środku tego wszystkiego zachowaj spokój i wiarę. Chaos na świecie powinien prowadzić cię do poszukiwania pokoju w Jezusie Chrystusie, zamiast martwić się o niszczycielskie wydarzenia. Skup się na Słowie Bożym i Jego obietnicach. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Tak. Czy odczuwalne jest rosnące poczucie niestabilności między narodami? Tak. Czy widzimy głód, zarazy i trzęsienia ziemi w różnych miejscach, jak wspomniano w Ewangelii Mateusza 24:7? Tak. Ale czy powinniśmy się martwić? Nie. I oto dlaczego. Po pierwsze, z powodu Słowa Bożego. Po drugie, z powodu historii Bożej. Po trzecie, z powodu drogocennego daru Ducha Świętego. W tych niepewnych czasach nie powinieneś się martwić, ponieważ Słowo Boże już opowiedziało nam przyszłość. Wiemy, co ma nadejść, wiemy, jak wszystko się kończy. Nie musimy się martwić, ponieważ Słowo Boże mówi nam w Ewangelii Łukasza 21:28. Gdy to się zacznie dziać, podnieście głowy, bo zbawienie wasze się zbliża. Nie powinniśmy się martwić, ponieważ Ewangelia Mateusza 6:25-26 mówi: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, czym się przyodziejecie. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Spójrzcie na ptaki podniebne. Nie sieją, nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański je żywi. Czyż nie znaczycie wy więcej niż one? To, co powinno dać ci pokój jako dziecku Bożemu, to to, że jego historia jest doskonała. Zawsze chronił swoje dzieci, zawsze był wierny, zawsze ratował tych, którzy mu zaufali. W Księdze Rodzaju, gdy cały świat był pełen zła, Bóg zachował Noego i jego rodzinę. Gdy Sodoma i Gomora zostały zniszczone, Bóg ocalił Lota i jego rodzinę. W Księdze Wyjścia, gdy Anioł Śmierci przeszedł przez Egipt, Bóg chronił wszystkich tych, którzy mu zaufali i położyli krew na futrach. I gdy trzej młodzieńcy hebrajscy zostali wrzuceni do pieca, Bóg był z nimi. Punkt jest taki, że Bóg, któremu służymy, Jehowa, ma długą historię naszego ochrony i zachowania. Więc w oto dlaczego jesteśmy pouczeni, by nie być zatroskanym o nic, aby nie martwić się, aby nie pozwolić, by nasze serca były zaniepokojone.
Bóg chce, byśmy żyli w wierze i zaufaniu do Niego w każdej chwili, we wszystkich potrzebach. Ale diabeł chce dokładnie odwrotnie dla Ciebie i dla mnie. On nie chce, byśmy żyli w wierze, dlatego wprowadza strach. A kiedy zaczynasz żyć z duchem strachu w swoim życiu, zaczynasz sprzeciwiać się Słowu Boga. Wypełnia Cię lękiem, martwisz się o to, co zjesz i wypijesz i oczywiście to tylko pogarsza sytuację. Twoje serce jest zaniepokojone? To jest dewastacja, którą przynosi duch strachu. Zobacz, co Biblia kazała nam robić. Bądź odważny. Strach jest przeciwieństwem tego, o co prosi nas Biblia. Biblia wzywa nas, byśmy ufali Bogu, ale strach sprawia, że podważasz, czy Bóg jest godny zaufania wobec Twoich trosk. Dlatego diabeł uwielbia wprowadzać strach w życie ludzi. Ale pozwól, że Ci powiem jedno. Jeśli jest jedna rzecz, której diabeł nie może znieść, to osoba odrzucająca ducha strachu. Ktoś, kto nie ulega za to, co widzi, ale jest prowadzony przez Słowo Boże. Diabeł nie ma szans przeciwko wierzącemu, który odważa się wierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie może pokonać, gdy spotyka wierzącego, który wierzy w Słowo Boże. Niektóre z naszych największych błogosławieństw przychodzą, gdy odważamy się wierzyć. Niektóre z naszych największych postępów zdarzają się tylko wtedy, gdy odważymy się uwierzyć. Nie ma ograniczeń dla tego, co Bóg jest gotów zrobić, aby nie tylko spełnić, ale przekroczyć Twoje oczekiwania. Jeśli jesteś gotów wierzyć, że On może uczynić to, co mówi, że może zrobić. Rozszerzone tłumaczenie psalmów, rozdział 34, werset 8, mówi: O, spróbujcie i zobaczcie, że Pan nasz Bóg jest dobry, jak błogosławiony, szczęśliwy. Kiedy okoliczności są przeciwko Tobie, zaufaj obietnicom Boga dla Twojego życia. Kiedy jesteś zmagany strachem, nadszedł czas, aby powiedzieć: Bóg, wierzę, że jesteś większy niż to, co widzę przede mną. Jesteś większy niż fakty tej ziemi. Nie widzę drogi, ale ufam Tobie. Wiem, że może ciągle się zastanawiasz, jak wszystko się rozwiąże, ale pozwól, że Ci powiem jedno. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wiesz dlaczego? Ponieważ znasz tego, kto zna wszystkie odpowiedzi. Nie musisz znać planu, bo znasz planistę, Boga, który wszystko organizuje. Nie musisz znać dlaczego, jeśli znasz kto. Nie musisz znać jak, jeśli znasz Go. Więc słuchaj uważnie. Miej odwagę wierzyć w Boga, a On nie zawiódł Cię. Na przestrzeni swojego życia stanie się Ci wyzwania i chwile, które Cię przetestują. Nadejdzie czas, gdy zostaniesz wystawiony na próbę i wtedy mus strach nie ma wpływu na wierzącego, który podnosi się i mówi: Cokolwiek czeka mnie w przyszłości, stawiam czoło z Jezusem. Cokolwiek przyjdzie przeciwko mnie, będę chroniony przez Jezusa. Bo jeśli Bóg jest ze mną, to kto może być przeciwko mnie? Wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę, że On jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie może dojść do Ojca, jeśli nie przez Niego. Wierzę, że On jest chlebem życia, który nas nasyca. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Księciem Pokoju, a w Nim znajdziesz pokój przewyższający wszelkie ludzkie zrozumienie. Wierzę, że Jezus Chrystus jest światłością świata i dobrym pasterzem. Wierzę, że On był uzdrowicielem i cudotwórcą, gdy chodził po ziemi. I wierzę również, że On nadal ma moc czynienia niemożliwego dzisiaj. Wierzę, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, za moje grzechy. I wierzę, że wstał trzeciego dnia, w niebo wstąpił i teraz zasiada po prawicy Ojca. Słuchaj mnie w imię Jezusa. Jest nadzieja, jest siła, jest zwycięstwo. Jezus Chrystus jest imieniem ponad wszelkie imiona. On jest autorem i wykonawcą naszej wiary, zmartwychwstałym, wszechmocnym. Gdy wypowiadamy potężne imię Jezusa Chrystusa, wszelka choroba musi ustąpić, wszelka niedomoga musi odejść, wszelkie więzy muszą się rozluźnić. Tak więc oto moje przesłanie dla Ciebie. Jako wierzący nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nigdy nie powinniśmy godzić Słowa Bożego, aby odpowiadać na ten świat. Nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii, bo szatan i świat agresywnie szerzą fałszywe przesłanie.
Szatan próbuje odciągnąć ludzi od zbawczej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Czas, abyśmy jako wierzący w Jezusa Chrystusa powstali i ogłosili światu, że jest Zbawiciel. Że jest ktoś, kto może cię uwolnić, jeśli jesteś uwięziony. Że jest Odkupicielem, a Jego imię to Jezus. Święci Chrystusa, nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii. Jako chrześcijanie powinniśmy powstać i walczyć za Ewangelię. Powinniśmy stanąć jako synowie i córki Najwyższego. Izajasz 41:13 mówi: Albowiem ja, Pan, Bóg Twój, chwycę Cię za prawicę, mówiąc do Ciebie: Nie bój się, ja Cię wspomagam. To obietnica. Obietnica na tę chwilę w życiu, gdy czujesz, że nie możesz nawet ruszyć się do przodu. To obietnica, że Wszechmogący Bóg przychodzi z pomocą. On będzie Twoim oparciem, Twoim filarem siły. Izajasz 40:29 mówi: On daje moc zmęczonemu, a przykłada wielką siłę temu, który jej braknie. To obietnica dla nas, abyśmy się trzymali w czasach słabości. Bóg da siłę zmęczonemu, pomoże Ci stanąć na nogi, gdy czasy będą trudne. Pomoże Ci iść naprzód, gdy wydaje Ci się Panu, mówi do nas Pan w Księdze Izajasza, rozdziale 41, wersie 10. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem Twoim. Dam Ci siłę i wspomogę Cię. Ukierunkuję Cię moją sprawiedliwą dłonią. Jako wierzący nasze życie nie powinno być rządzone przez strach, ale przez wiarę. Nasze życie nie powinno być sparaliżowane przez obawy, ale wzmocnione Słowem Boga. Zawsze powinniśmy pamiętać, że jesteśmy dziećmi Wszechmogącego Boga, że otrzymaliśmy obietnicę Chrystusa, że On zawsze będzie z nami aż do końca czasów. Dlatego nie ma nikogo, kto mógłby nas zbawić, bo Chrystus już nas zbawił. Stres i niepokój nie będą mieć ostatniego słowa, bo Chrystus już je powiedział. Strach nie będzie miał ostatniego słowa, bo Jezus Chrystus zwyciężył strach. Podziel się tą cenną wiadomością, aby pomóc innym, tak jak Ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Serdeczne podziękowania z głębi serca za bycie częścią naszej społeczności. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć nasz kanał, zapraszamy do zostania członkiem naszego kanału. Oto dwa kolejne filmy, abyście mogli dalej uczyć się, jak podążać drogą wskazaną przez Boga. Dziękuję i do zobaczenia.